A więc witajcie w nietypowej serii na moim kanale. Zazwyczaj nie ma takich filmów, ale to jest nowa seria, takie szybkie, krótkie, łatwe poradniki o jakiejś tam mechanice. Dzisiaj będę pokazywał, jak działają i jak zainstalować sprzęgiełka do Jimmy'ego nowszego z 2016 roku, bo tam jest kilka właśnie teorii, jak to trzeba zrobić i co trzeba zrobić. Ja się dałem wrobić w jedną i kupiłem części, które były niepotrzebne. A więc najpierw, jak zdjąć sprzęgiełko? Sprzęgiełka rozpinamy w pozycji rozpiętej, nie zapiętej, rozpiętej. Czyli w tym przypadku na AVM-ach jest to pozycja 4x2. Zaczniemy od zdjęcia obudowy sprzęgiełka, która jest skręcona na takie małe śrubki. To są torksy, rozmiar 15. I one są tu powkręcane. Ja już wyjąłem wszystkie, oprócz dwóch, dwa zostawiłem. W tej serii będę używać prostych kluczy z zestawu ze skrzynki za 150 zł, żeby pokazać, że można to zrobić samemu, bez żadnego sprzętu profesjonalnego. Te śrubki wkręcamy tutaj delikatnie i na smar, ponieważ problem z nimi, że można je łatwo obrócić. Jak je obrócimy, to nie da się ich wtedy wyjąć. Po zdjęciu obudowy mamy tutaj taką uszczelkę papierową. Można ją zdjąć, nie zdjąć, ja zdejmę. O, i tak działa, tak wygląda cała wnętrzność sprzęgiełka. Z tej części, która się zsuwa i rozsuwa i zapina tu na półosi. O, właśnie. I to kładziemy poziomo, nie ruszamy tym zapięciem, rozpięciem, żeby się nam nic nie rozpadło, bo to będzie ciężko to poukładać. Kolejnym elementem do zdjęcia jest dół sprzęgiełka. Do tego używamy ampula, klucza. I one powinny być dokręcone dość mocno. Ja już je poluzowałem do filmu, ponieważ jak ich się nie dokręci, to cały napęd z półosi na koło idzie przez te śrubki. Jak one są niedokręcone, to wszystkie sześć się zrywa, obraca, zrywa łebki, no i sprzęgiełko odpada. Na nich, przynajmniej w AVM-ach, jest taka tulejka prowadząca do tutaj do reszty sprzęgiełka i ich nie należy pogubić. Po odkręceniu reszty śrub możemy zdjąć dół sprzęgiełka. On będzie czasem zapieczony. O. Dobrze. Tu mamy też papierową uszczelkę, że tak powiem. Ona jest delikatnie, bo ona może być... Delikatnie ją zdejmujemy. Wy możecie wstawić nowe, ja będę używał, ja użyję swoich ponownie. Mnie nie martwi tutaj jakość. Ten element, jak działa sprzęgiełko? Ten element tutaj na środku, to kręcące się kółeczko. Z frezami w środku zazębia się na półoś. To jest koniec półosi. Te zewnętrzne to są te, które w tym sprzęgiełku, w tej części sprzęgiełka się zzębiają i przez nie jest blokuje się napęd. Więc jak rozepniemy, to się kręci swobodnie. A jak zapniemy, to się blokuje tu z tymi ślizgami i przekazuje napęd na koło. Dlaczego się używa takich sprzęgiełek? Ja
wcześniej miałem na samochodzie, pokażę, mam je jeszcze, miałem na stałe zabieraki. I tu wchodzi półoś do środka, tak jak w tej części, półoś wchodzi do środka, w te frezy. Tylko to taki ma, to ma oczywiście jeden plus, nie ma elementów ruchomych, jest wytrzymałe bardzo. Tylko minusem jest taki, że no wtedy cały czas przez te śruby jest przekazywany napęd na most. I cały czas przedni wał i wszystko w środku za kołem w moście się obraca. Co powoduje zużycie większe elementów, większe zużycie paliwa, większe opory, trudniej się skręca. Wszystko ma po prostu trudniej, bo musi pchać jeszcze cały przedni napęd. I teraz tak, dużo osób myśli, że sprzęgiełka trzeba rozpinać, jak się wjedzie na drogę. Nie trzeba, można jeździć ze sprzęgiełkami zapiętymi na stałe. Można je zapinać, rozpinać, to nie ma znaczenia. Jedyne co, no to jak ich nie rozepniemy, no to mamy cały czas goniony przedni most tak zwany, wszystko się obraca, cała półoś, cały most, wszystko się kręci i po prostu mamy większe opory. Jak ktoś nie jeździ dużo po terenie i ma takie sprzęgiełka, warto raz na jakiś czas je zapiąć i pojeździć po asfalcie, jak się gdzieś jedzie, nie wiem, do sklepu czy coś, pojeździć, żeby cały przedni most, cały olej, wszystko się zamieszało, zakręciło w łożyska, w zęby, żeby no nie chodziło nigdy, żeby nie stało na sucho. Więc warto czasem, jak ktoś po prostu ma samochód, nie użytkuje ciężko w terenie, na przykład jak ja, i nie jeździ często ze sprzęgiełkami, żeby zapiąć i pojeździć. Dobrze, teraz temat, który jest tutaj sprzeczny dla właścicielu i z tego Jimiego z 2016 roku. Fabrycznie były tutaj sprzęgiełka zapinane pneumatycznie ciśnieniem. Tu nie wiem, czy to widać, jest taki pierścień. I ten pierścień trzyma łożysko, które jest za nim. Tu jest pierścień Segera. I to dociska tak łożyska nam koła. I czemu jest problem? Bo to wystaje, i nie wiem czy to widać na filmie, to wystaje za piastem. Tak, no palec wystaje. Więc dość sporo. I ja wiem, że inne sprzęgiełka mają problem. Na przykład to jest zabierak, tak jak wygląda. Nie wiem czy to widać, a tu jest płytko. Jak chcemy go założyć, to nie sięga, tutaj można palec wsadzić, nie dociska się do, to co stuka, to jest wewnętrzna część zabieraka o ten pierścień, o tą nakrętkę. Dlatego do dużej ilości sprzęgiełek, albo można to wymienić z Samuraja albo Witary, taki płaski na śrubki skręcany, który jest dość ciężki, bo jest skręcany na małe krzyżaczki, które można, chyba krzyżaczki, które można łatwo obrócić, jak będą zapieczone. Albo można zastosować taki dystans. Dystans sprzęgiełka. To idzie tu, tylko teraz nie, teraz spadnie. To idzie tutaj, w te śruby i nam zabiera to miejsce pomiędzy piastą a zabierakiem lub jakimś innym sprzęgiełkiem. O tak. I z tym już nie ma tego problemu. Nie uderza. I wtedy można wszystko skręcić. Wiele osób mówi, że żeby jakiekolwiek sprzęgiełka do Jimiego wsadzić, trzeba mieć ten dystans. To jest nieprawda. Ja się nabrałem, złożyłem te AVM-y z tym dystansem. Był niepotrzebny, bo półoś tutaj nie wychodziła, tylko była schowana. Po prostu zabierał mi niepotrzebnie miejsce i jak półoś, jak ten frez cały nie jest schowany w tym dolnej części sprzęgiełka, może się urwać. Więc ten dystans, jak ktoś już ma, trzeba wywalić, żeby założyć sprzęgiełka AVM-a. Nie jest potrzebny, nie trzeba go. Trzeba mieć za to ten dystans, jak chce się mieć zabieraki
lub jakiejś innej firmy sprzęgiełka. Ja wiem z mojego doświadczenia, że do AVM-ów nie trzeba mieć żadnych dystansów. Teraz, jak złożyć to sprzęgiełko? Już rozłożyliśmy, powiedzmy, że ktoś tam, nie wiem, chce wyczyścić sobie czy coś, proszę bardzo. Co trzeba zrobić? Trzeba to na pewno trochę przesmarować. Używamy do tego zwykłego smaru. Można użyć jakiś smar do półosi, do jakichś przegubów, byle jakiś taki niemieszalny, łatwo z wodą, taki, który długo posłuży. I najpierw smarujemy trochę półoś. Teraz uszczelka papierowa, ważne, żeby dziurki tutaj się zgadzały, żeby jej nie pociąć, żeby ona faktycznie spełniała swoje zadanie. Co można łatwiej zrobić, ułatwić sobie? Wsadzić jedną śrubę. Sobie tylko, już wam pokażę, tylko wsadzić śrubę, żeby trzymała podkładkę tą papierową i delikatnie kręcić. I teraz widzicie, pokazuję, tylko to wkręcę. O, teraz półoś jest na równo z, to nie wiem czy widać też na filmie, a półoś jest na równo z tym. A z tym dystansem wcześniej do zabieraka tyle, nawet więcej tej półosi nie wystawało, czyli po prostu mogła, no nie stykała w 100%, mogła się urwać. Co ja polecam zrobić, co zrobiłem ostatnio, więc nie skręcamy jeszcze. Na te śruby, o Jezu, można dać troszkę kleju do gwintów, żeby się nie luzowali. Bo jak one się poluzują i zerwą, to nawiercanie tego nie ma sensu, bo one się w środku, wiadomo, trochę rozprężają te śruby. Jak te łebki się zetną, to jest problem. I już nie mamy napędu na 4 do końca rajdu. No i trzeba zdejmować piastę i dramat. Ja zawsze na rajd, to właśnie, to jest też dobra porada dla właścicieli aut, którzy upalają, taki kluczyk wozić ze sobą. I wozić ze sobą tego Torxa zawsze pod ręką. Wtedy, jak to, że są poluzowane te śruby dookoła, będzie dawało sobie znać. Będą cykały przy jechaniu przód-tył, będzie klik, klik. I to jest ten luz na tych śrubach. Tak jak będzie pyk, pyk. I wtedy wiadomo, że trzeba dokręcić. Jak ich nie dokręcimy, one się zetną. Więc zawsze warto jeździć i słuchać uważnie. Jak zaczyna coś klikać, zdjąć tą obudowę sprzęgiełka i dokręcić te wszystkie śruby, i to porządnie dokręcić. Tu nie ma, że za mocno. Trzeba je porządnie dokręcić wtedy i jechać dalej i pilnować. Ja ostatnio po jednym rajdzie, całkiem lightowym, miałem do dokręcenia wszystkie, znaczy wszystkie, no po obu stronach, po lewej i po prawej z przodu, jeszcze miałem wtedy zabierak i były wszystkie śruby do dokręcenia. Ponieważ po prostu zaczęły już wyjeżdżać, odkręcać. Ja też słyszałem, że co do sprzęgiełek, najmocniejsze podobno są te AVM-y z tą czerwoną zakrywką. Dlaczego się na takie zdecydowałem, a nie na samurajowe, które też są wytrzymałe, albo na jakieś inne? Ja jeżdżę na oponach 33 cale MTK-i. I na albo na 31 cali CST na rajdach, porządnie upalamy.
potrzebowałem coś, co jest pewne. Ja nie mówię, że samurajowe albo oryginalne samurajowe, to są chyba te Aisiny, nie są wytrzymałe, ponieważ są, tylko potrzebowałem mieć pewność. Pewność, że są wytrzymałe i że nigdy nie zawiodą. Oczywiście one są w eksploatacji upierdliwe, że tak powiem, właśnie przez te małe torksy dookoła. I że nie ma tutaj dostępu do tych śrub, dopóki się nie zdejmie obudowy. To tak, faktycznie to jest problematyczne. No ale są pewne. Dużo osób mówi, żeby nie zakładać ich właśnie ze względu na te śruby, na te torksy. Ale mi się wydaje, że to jest, że ludzie się do nich zniechęcają właśnie przez błędne użytkowanie, że nie wkręcają tych śrub na smar, dokręcają je za mocno. Te małe torksy, te można dokręcić, te co teraz robię. I nawet trzeba. I potem mają problemy, że nie mogą ich odkręcić. To mi się wydaje właśnie, że jest wina obsługi sprzęgiełka. Teraz już jak założyliśmy, a właśnie, póki jest jeszcze zdjęte, wiele samochodów różnych, innych, ma tutaj ten pierścień Segara i jego trzeba zdjąć i zakładać za każdym razem, jak zdejmujemy lub zakładamy dolną część sprzęgiełka. W Jimim akurat ten pierścień był wcześniej, widzieliśmy, jest przy piaście, przy tej nakrętce, więc tutaj nie ma problemu. Teraz założymy tą dolną część z tą uszczeleczką. Coś, nie wiem czy było. Z tą dolną część z uszczelką. Pamiętajcie, żeby ona tutaj nam pasowała w te zęby. Ona jest wycięta pod te większe zęby. I żeby to było ładnie spasowane. Tak jak jest tutaj. To docisk jej, to się nie martwcie, bo ona się tam ułoży, jak śruby zaczniemy wsadzać. Tu można akurat przesmarować trochę. Jeszcze jak smarujecie tą część, dajcie tego smaru nie tak dużo, żeby to sprzęgiełko się potem zapięło wam, bo jak tu napchacie smaru, to ono nie będzie miało się siły zapiąć. Więc tutaj dajemy smaru, tak, ale żeby każda powierzchnia była nim pokryta, ale nie napychamy na pełno tego smaru. Teraz, żeby ta uszczelka, tam papierowa uszczeczka nie wypadała, bierzemy jedną śrubę, upewnijcie się, że na niej jest troszkę smaru. Tutaj. Troszeczkę tylko. W gwintach, żeby ona się nam nie zapiekła. Bo będzie problem. Wsadzimy ją tu i ona sobie teraz wystaje. Bierzemy torksa naszego, przykładamy i wybieramy jedno miejsce. Trzeba ją ustawić. O, okay. Tutaj ciężko jest ustawić, bo tam są takie zęby i muszą się... Naokoło są takie wypustki, one się muszą ustawić. I jak widzieliście, nie dokręciłem tego na razie do końca tej śruby, żeby można było ustawić resztę, bo to się trochę rusza. Dokręcamy te dwie. I ten klucz, którym to dokręcacie, nie powinien mieć żadnej dźwigni, nic. Prosty klucz, żeby nie dowalić ich za mocno, bo mówię wam, będzie problem. Troszkę smaru na nie. To musi być na nich trochę smaru, bo pamiętajmy, że to jest element nisko w samochodzie, jest w połowie koła, więc on będzie często pod wodą, jak jeździcie przez kałuże, i żeby tam korozja w te śruby nie weszła, żeby się nie zapiekły. I delikatnie dokręcamy, ta część obudowy już nie jest pod tak dużym obciążeniem, nie trzeba ich strasznie jakoś mocno dokręcać. Tak samo oryginalne samurajowe, też pokrywa jest skręcona na
bodajże dziewiątki zwykłe nasadki. Ich też tam nie dokręcamy za bardzo, jak macie takie sprzęgiełka. Dolną część dokręcamy mocno, żeby i na jakiś klej do gwintów, jeśli ktoś chce, jeśli upalamy mocno, żeby się nam nie poluzowały, a zewnętrzne delikatnie. Tu sobie tylko pomagam. O, dokręcamy wszystkie równo. Delikatnie, nie za mocno. Nie dokręcamy ich na klej do gwintów, tylko na smar. I w ten oto sposób zobaczmy, czy się przychodzi zapięte. Słychać nawet, słuchajcie. Zapina się i rozpina. I w ten oto sposób mamy założone, przeserwisowane, przesmarowane sprzęgiełka AVM w Suzuki Jimin 2016. I właśnie, jeśli chcecie więcej takich odcinków z mechaniki prostej, nie będziemy w tych filmach wyciągać środku mostu, nie będziemy rozbierać skrzyni. Będą to takie małe, proste wymiany, naprawy, serwisy, które możecie zrobić pod domem, używając dwóch kluczy i bez podnośników i takich rzeczy. Jeszcze jedna sprawa, jeśli kupicie AVM-y do Jimiego, w opakowaniu przyjdą dwa z tymi uszczelkami i z Torxem do tych śrubek tutaj. Ten kluczyk będzie w zestawie, nowe śruby będą w zestawie, wszystkie sześć z podkładkami i te papierowe uszczelki, i kluczyk, i te wszystkie śrubki. Wszystko jest w komplecie, jedyne co musicie wymieć, to ten klucz do zdjęcia sześciu śrub z zabieraka. A sprzęgiełka w Jimie oryginalne mają inne śruby, to nie są te takie ampule, tylko jakieś takie nasadkowe torksy. Więc jak chcecie więcej takich filmików prostych, dajcie znać, ja jeszcze kilka zrobię. Kolejny to będzie, jak wyjąć i złożyć z powrotem, albo wymienić raczej wały w Jimim z seryjnych na wzmacniane. I jak wam się podobało, to fajnie, jak nie, to nie fajnie. No. Jak to chce. Więc tak oto robimy sprzęgiełka. Teraz trzeba poczekać, zanim włączymy napęd na 4, żeby klej na gwintach tutaj sobie zastygł, bo jak od razu damy w palnik, to się wszystko zerwie. Znaczy ten klej nie zastygnie, zerwie się i będzie problem. Więc tak właśnie. Super, życzę wam miłego dnia.